Na miejscu drugim po wspaniałym meczu finałowym zwycięzcę, tutaj było mieliśmy, że tak powiem, wicemistrzem została drużyna SRS-u Krzywnicy. I mam przyjemność ogłosić, że mistrzostwo wywalczyła drużyna SRS-u. I zgodnie z tradycją indywidualne wyróżnienia najlepszym zawodnikiem został zawodnik LZS-u Ligowy Górnej Przemysław Fijałkowski. Bardzo serdecznie gratulujemy. I przy okazji życzymy oczywiście awansu sportowego. Najlepszym bramkarzem Krzysiek Dron. Wszyscy siedzieli, kontrolowali w naszym meczu, jesteśmy pod wielkim wrażeniem. Ukrywam, że gracie świetnie i szczególnie ten finał zrobił na nas wielkie wrażenie. Serdecznie Wam gratuluję. Gratulujemy Wam również dlatego, że znajdujecie czas i kochacie piłkę nożną. A to sport to oprócz rywalizacji, które kolej zdrowie, rekreacja, odpoczynek. A przy okazji dajecie tyle wrażeń kibicom, których jest dosyć sporo dzisiaj. I to wy teraz jeszcze poprawcie tym kibicom, bo to was prosi. Mocno tutaj was wspierać. Ja też serdecznie Wam dziękuję, ale myślę, że to jest też pora podziękować Waszym trenerom, podziękować Panu Prezesowi Tadeuszowi Zielonickiemu, który tutaj bardzo mocno działa, wspiera, aby te rozgrywki, te zespoły które rozwijały się i działały. I bardzo serdecznie dziękuję wszystkim pracownikom Ośrodka Sportu i Rekreacji na czele z Panem Dyrektorem za organizację, jak zwykle zresztą świetnych udanych zawodów. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Przypominam, że za tydzień NKS gra, także spotkamy się wszyscy na sobie.